Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Hilewicz. Madam. Witamy was w ogóle reaguje. A dziś zareagujemy na... Alana Krupę, który został raperem. Dobra, ale od czego to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że Alanek miał urodziny. 18 urodziny, Boże, ten czas tak leci. Wiesz co to znaczy? Co to znaczy? Że jesteście starzy. Że jesteście starzy, to po pierwsze. Po pierwsze, a po drugie to oznacza, że Alanek ma... w nawiasie 18L. Alanek. Popsułeś! Jeszcze raz muszę. Alanek Krupa. A jak imprezka się udała? No imprezka się udała, na pomponiku są zdjęcia ekskluzyw, także widzimy na przykład tutaj był balon. Dwa nawet, no bo 18. Papierochy były. Była mama, o tutaj widzisz, mama była. No była, no raczej, wiadomo. Będę przez chwilę, odpalimy parę niespodzianek, a potem muszę się przenieść gdzieś dalej. Chciałabym być do końca i kątem go oka go podglądać. Ale też nie chcę go krępować. Ma swoich kolegów, koleżanki. To gdzie mama? Powiedziała Edyta Górniak w rozmowie z Jastrząb Post. No ale była. Kto co lubi. Była imprezka, palili sobie razem papierosiki, znaczy nie razem, bo Edyta nie, oczywiście. Razem ze znajomymi Alanka, Alanek sobie palił. Pali i tyle. Mam tylko nadzieję, że nie będzie palić za dużo. Ale tak poza tym, to fajny człowiek. Fajny, świadomy, dojrzały. Dzień dobry, mówił. No i Alan zażyczył sobie prezent na 18 urodziny. 18 urodziny to wiecie, jeszcze jak ma się sławną mamę bogatą. Znaczy ja liczę, że dużo prezentów sobie wymyślił. No ja również jeden, taką ale jeden szczególny. Ale jeden szczególny, ponieważ chciał nagrać i zrobił to zresztą, do czego zaraz przejdziemy, piosenkę i teledysk. I tutaj pomponik jest doniesienko od informatorki. Pozwoliła mu na nagranie piosenki w profesjonalnym studiu i zapłaciła za nagranie teledysku. Wykonała kilka telefonów do ludzi z branży muzycznej, którzy są jej przyjaciółmi i poleciła im jednaka. Sprawy potoczyły się błyskawicznie. Teledysk został już nagrany w Warszawie, a odmieniony Alan zeskoczył na planie z nową wersją samego siebie. Mocno schudł i zmienił styl ubierania się na bardziej wysmakowany. Wysmakowany, mniam, styl jakiś. No dobra, wydaje mi się, że Alanka ciągnie do show biznesu. Ja pamiętam, tak, że już lata temu on był DJ-em jakiś czas. Tak. Dla mnie to jest całkowicie zrozumiałe, no bo przecież mama ma doświadczenie w muzyce bardzo poważne, dużo hitów. Drugie miejsce na Eurowizji, pamiętajmy. Drugie miejsce na Eurowizji i takie piosenki fajne. Tape recorder, pamiętajcie. Tape recorder, mind control. 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 Więc i oczekiwania są duże. Mam, wiesz. Trochę się stresuję, przyznam. No, tak. Zaczynam się stresować, bo nic nie słyszeliśmy, nic nie widzieliśmy, no ale czas się chyba za to zabrać, nie? Gotowi? Alan nie występuje pod swoim imieniem i nazwiskiem jako raper, tylko występuje jako Enso. Ty pokazałeś tak raper? A nie, inaczej się robi raper? Yo. Inaczej jakoś. Ja nie wiem, nie znam się na tym, daj mi spokój, jako Enso. Enso. Tak, no i ma swój pierwszy hit, bo niewątpliwie jest to hit. To jest ta piosenka. Tak, jest to piosenka, która się nazywa Lambada. Coś... brzmi znajomo. To on jest twórcą tego? To jest twórcą tego i właśnie wydał tę piosenkę. No dobra. Najpierw sobie posłuchamy audio, później sobie obejrzymy razem teledysk. Musimy, wiecie, powoli, powolutku, bo nie chcemy mieć tutaj jakiegoś wstrząsu. Dokładnie tak. Widzę, że piosenka trwa 2 minuty 15 sekund, czyli przeciętnie jak teraz piosenka. Wow, to robiło rety, że młody cygan nagle wypierdala się na scenę. Wow, nie wiesz temu, co piszą gazety. Polska się zatrzymała na tym, jak jarałem szluga przed. Ładnie mówiąc, ona miała chłopaka, któremu dawała hajsy na fetę i tartanki. Chodź ze mną, mała, wsiadaj do Merola, jestem grzecz. Tańczy lampada, jak widzę, coś się odpierdala. No. Mam wciąż nadzieję, że to nie potrwa 5 minut jak lata. Znów nie śpię nocami. Standard. Biedny Alanek nie śpi. Bywaj tak. Ale mamy rola i chodzi w Fendi. Nie tańczy lampada, jak widzę, coś się odpierdala. No. Mam nadzieję, że to nie potrwa 5 minut jak lata. No dobrze, jak wrażenia? Super, bardzo fajna piosenka. Bardzo fajna piosenka. Dowiedziałem się wielu rzeczy. Dowiedziałem się na przykład, że nie jest taki grzeczny, jak wszyscy mówią.
że kiedyś chodził w mundurze, ale już chyba nie, że ubiera się w markowe ciuchy, że jeździ markowym samochodem. Hajs ogólnie. I że życie nie jest jak film, ale może trochę jednak jest, oraz że ma problemy ze snem. I że hajs jest taki ważny. Tak, hajs jest ważny. Ale on nie chce pracować od 9 do 5. On chce robić to, co lubi, dlatego mama mu sponsoruje nagranie piosenki i teledysku. Ja jestem totalnie młodzieżowym duchem. Ja to czuję. I jeżeli ktoś by mi to puścił, to ja bym nie był w stanie powiedzieć, czy to jest ekipa Freeza, czy to jest jakiś Team X, czy to jest jakiś następny... kto tam jeszcze był ten co chciał Fabiański. Się bić. Albo jakiś ten. Jakiś, to jest, można by powiedzieć, że to jest jakiś YouTuber. Nie? To jest to samo, bo to jest zawsze to samo. Hajs, czek. Drogie fury, laski, czek. O, przyklinam trochę, czek. No i mam zrobione. I jest piosenka gotowa, no. I dwie i piosenka... pół minuty jakoś zleci. Zaczęło, słuchajcie, dobra, możemy iść na frytki. Czy jesteś gotowy na teledysk? Dobra, bo ja ogólnie powiedziałem, że mi się spodobało i to prawda, ale ja jestem mimo wszystko trochę wstrząśnięty tym językiem. No bo, czy Edyta to słyszała? Bo Edyta jest taka kulturalna, przecież uduchowiona. Kulturalna i bardzo tak właśnie, ta energia dobra i trzeba dawać dobrą i żeby zyskiwać i w ogóle. I jak ona, ja nie wiem czy ona to słyszała, słuchajcie. Ja też nie wiem. Jak ona to usłyszy, to ja nie wiem czy ona tak ten... No mam nadzieję, że tam będzie jakieś oddychanie, no. Wyleci i tam jakoś to się uspokoi cały ten nasz wspaniały duch. Dobrze, zaczynamy od fury, czyli klasycznie. Ale Rena. To robiło rety, że młody cygan nagle wypierdala się na scenę. Dla niektórych jeszcze jestem grzeczny, bo chodziłem w mundurze, no i byłem elokwentny. Teraz się pojebał, cały rok sezon jesienny, ale dobrze, bo salutuję ziomą, nie tym lepszym. Wydaje hajs tylko na sztuki i sok zmięty, rano trochę wymięty. Lecz to nieważne, bo od stóp do głów ubrany fendi. Tańczy lampada, jak widzę coś się odpierdala. No. Mam wciąż nadzieję, że to nie potrwa 5 minut jak lata. Dlatego telefon mi dzwoni, żeby za to co kocham tu robić odebrać hajs. Dzwoni o te nie Miami Vice, tutaj medale? I kojarzy ci się trochę z tym? Z matą, że jakiś tłum jest za nim, coś tam kolegów. Taki ten głos. Będę jeździł po Warszawie nowym mercem. Znów nie śpię nocami. Standard. Może nie spodziewaliście się w tej chwili, ale przynajmniej tak wynika z opisu, że... Słowa, muzyka i realizacja wokali zrobił sam Alan. Więc jeżeli tak to się wydarzyło, no to no super. To, super. Jakby... to jest na plus. Tak, no bo fajnie jakby... Że coś własnego, a nie jest po prostu produktem kolejnym. Gusta, guściki, ale tak, a nie po prostu ktoś ze siebie zrobił całą robotę, a ty dałeś twarz. No, teledysk mogło być gorzej. Mogło. Mogły być jakieś takie drogie bryki i fruwające te pieniądze. I stripteaserki. I stripteaserki. No ale no nie wiem, bo no, martwię się trochę, wiesz. Bo, czym się martwisz? No bo oprócz tych przekleństw, oni tam też mówią o tych jakichś używkach. Tak, to prawda, jestem sporo o używkach. I takich, wiecie, no nielegalnych. No i co, myślisz, że on coś ten? Nie, ja nic nie sugeruję, ale w ogóle mówienie o czymś takim to takie jest, bym powiedział... Jakie? Jakieś takie, no... Jakie? No jakieś takie jest, no. Naprawdę? No, martwię się. Ale o kogo? O Alanka? O Edytę? O... Nie, Edyta to sobie poradzi, wiadomo, że wiesz, ona zajęła drugie miejsce w Eurowizji. Tak. Ale nie wiem, jak Alanek po prostu, no mam nadzieję, że wiesz, no nie, tam będzie ostrożny ze wszystkim i w ogóle, nie? Ty powiedziałeś trochę, że on do Maty tutaj jest podobny i ja miałem to samo skojarzenie. Oglądając to miałem wrażenie, że ktoś bardzo chce być Matą. Chociaż nie jest, bo jest inną osobą. Ale jakby ułożenie tego teledysku, ten tłum kolegów za nim, te okrzyki też w refrenie, to wszystko mi się kojarzyło z Matą. Trochę nawiązujesz w tej chwili chyba do naszego super ostatniego podcastu, gdzie mówimy, że warto być sobą i odnaleźć swoją własną drogę, zamiast zapatrywać się na inne osoby. Tak, to prawda, warto posłuchać tego podcastu. Wiecie, różni ludzie, różne opinie, tak. A jak tam w komentarzach, jaki jest po prostu głos ludu, że tak powiem? Najpopularniejszy. Mm. Chłopak ma potencjał, tylko po co na chama chce z siebie zrobić gangstera i dobrze, aby mniej było podrabiania innych. To wygląda jak remake kogoś innego, nie chcę pisać kogo. Czyli trochę podobne spostrzeżenia. Tak. Ale to nie my pisaliśmy.
następne popularne. W roku 2022 każdy średnio rozgarnięty, kto ma poczucie rytmu, potrafi nawijać. Jest tak dużo wzorców, że trzeba poważnych zdolności, żeby nie trafić w beat, czy nie potrafić zmienić flow, albo przyspieszać. Bardzo przeciętne, w ogóle się nie wyróżniające, nikt o tym nie będzie pamiętał za tydzień. Au. O, i to jest komentarz, który ja mógłbym napisać, ale go nie napisałem. Okej. Okay. Mercedesy, Fendi, Feta, tabletki. Monotematyka polskiego rapu, a małpi lud klaszcze. No, no tak, no, no tak. Ty, każdy z jakichś pseudo-youtuberów, ten taki świat. Ale ja bym chciał, żeby coś takiego było właśnie innego, coś takiego wyróżniającego się, a nie wchodzącego w tę taką monotonię, no ale no nic. Słuchajcie, pamiętajmy, że Alanek ma 18 lat. Całe życie przed sobą. Całe życie przed sobą. Dajmy mu czas po prostu. Dajmy mu czas, nie ma co skreślać. Dobra, a na 10 Alanków, ile dajesz tej piosence? Temu utworowi. Nie wiem, wiesz co? Nie wiem. No, nie puszczę jej nigdy więcej. Ja chyba tak. Słuchajcie, ale my to jesteśmy, wiecie, jakieś tam dziwaki. Specjalnie dla faktu, profesjonalistka, pani Ea Zapędowska, która swoją drogą, icon, real icon, this bitch, która swoją drogą, no nie wiem, lata temu uczyła Edytę chyba śpiewać, prawda? Zgadza się. Słuchajcie, no i wyobraźcie sobie, że na super pomysł wpadli w fakcie, aby jej to puścić i zapytać się o jej jakby taką recenzję. I ona powiedziała tak. Trochę faktycznie niewyraźnie śpiewa, to kwestia dykcji. Młodzi ludzie mają ją po prostu w dupie. Mówią niechlujnie na co dzień. Ale nie zdają sobie sprawy z tego, że podstawą hip-hopu jest tekst. Więc jeśli nie można zrozumieć, o czym śpiewa wykonawca w piosence, no to o kant dupy potłuc. I trochę trudno ocenić ten tekst, ale jest młody, niech pisze. A, czyli w sumie trochę podobnie jak my. Trochę podobnie jak my. Jesteśmy podobne dziewczyny z Elą, więc tak. Zachęcamy, słuchajcie. Do wyrobienia sobie własnego zdania. Możecie zostawić komentarz z waszą opinią. No i co? Trzymamy kciuki, żeby się rozwijał tak jak chce. Tak. Tak się trzyma kciuki. A. Znowu źle. Dobra. Już umiem. Już umiesz. Już umiem, mamo.